Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj szybciutki update'cik na temat Enshrouded. No dość długo nas tutaj nie było. No Enshrouded wpada patch za patchem, poprawki błędów, ale też nie tylko. Słuchajcie, pojawiła się nowa lokacja. Płotne kłębowisko, które jest, powiem wam, bardzo ciekawą lokacją. Mamy tutaj masę przerośniętych drzew, po których możemy się poruszać, po których możemy skakać. Mamy kilku nowych przeciwników, mamy też nowego towarzysza do odblokowania. Mamy nadrzewną osadę Wuka. Miałem okazję ją zwiedzić. No, genialnie zaprojektowana lokacja. Mamy zatopione pradawne miasto. Całego jeszcze nie dałem rady eksplorować, ale powiem wam, że bagna, którymi jest pokryte, no są strasznie irytujące, nie? Mimo wszystko cała kraina, no bo chyba tak możemy to nazwać, cała kraina robi bardzo pozytywne wrażenie. Widać, że jest to zaprojektowane z dbałością. Wkurza mnie, że znerfili tą lotnię. Cały czas nad tym ubolewam. Tak jak mam w tej chwili odkryte, jest to kawałek mapy, który dodano. Przebiegłem wzdłuż tej czerwonej granicy, która nas ogranicza, poza którą nie możemy wyjść. Także szkoda, że nie można tu bardziej zmniejszyć mapy. Nie jest to może największa kraina, ale miło w niej widzieć, że mapa mimo wszystko się powolutku rozrasta. Te krainy są dodawane. Twórcy dotrzymują te słowa i działają. Nie? Tutaj jest czerwona mgła. Ja jestem na maksymalnym levelu, więc swój level płomienia też mam wymaksowany, więc jest to takie naturalne ograniczenie. No nie wejdę tutaj, dopóki nie odblokują level capa. Cały czas tutaj do rogu mapy mamy dość sporo miejsca, więc pewnie tutaj też jeszcze kilka rzeczy dojdzie w tych górskich terenach. Chyba że to będą po prostu góry, ale jakby nie patrzeć, mamy tutaj jakiś kanion, którym będziemy mogli przejść dalej, więc zresztą jak widzimy, ja tutaj chyba wzdłuż granicy tej czerwonej biegłem. Jak widzimy, ta nowa kraina już ciut dalej się wysuwa, nie? Więc najprawdopodobniej do samych obrzeży mapa będzie zapełniona. Do góry mapy też mamy jeszcze troszeczkę miejsca, tych krain da się tu jeszcze kilka wrzucić. Na chwilę obecną level cap to jest 25. Wiecie co, nie zdziwiłbym się, gdyby tu było 60, może 70 level. Oczywiście mówię tutaj w momencie, kiedy już wszystkie części mapy zostaną dodane, nie? Wspomniałem o nowej towarzyszce. Co ja tu mam? Aha, dobra, w porządku. Chodźmy sobie szybko do naszego domku. A jak widzicie, u mnie cały czas rozpizdziaj maksymalny. Mam w planach kiedyś się za to zabrać i skończyć to, no ale cały czas coś nowego się pojawia, cały czas jakieś nowe pomysły gdzieś tam w głowie się rodzą i no i tak leży to odłogiem, nie? No, mea culpa. Nowa towarzyszka, trubadurka.
ma kilka rzeczy do wytworzenia. Nie jest różność. Kosmetyk. Mam wrażenie, że możemy po prostu się przebrać, nie? Nie wiem, czy te receptury będą odkrywane na bieżąco, czy będziemy je znajdować w świecie. No, ale jest to kolejna osoba, no, u której możemy wytwarzać, nie? Przedmioty. Także powiem wam, że na chwilę obecną przy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? Przy 7 towarzyszach tych receptur mamy już naprawdę całe mnóstwo. Zapomniałem wspomnieć, że wraz z nową krainą doszły też nowe materiały do craftu, które możemy zbierać. I szczerze wam przyznam, no chciałbym, żeby to szło dalej w tą stronę, nie? Jeśli chodzi o samych WK, o których tutaj wspominałem już kilkukrotnie, może weźmy sobie, skoczymy. Iglicy i namierzymy jakiś. Nowa kraina, właśnie, nie wspomniałem o tym, a jest to w miarę istotne. Nowa kraina jest dla osób na 15 levelu. Weźmiemy sobie do zatopionego miasta, wam tak na szybciutko tylko je pokażę, skoczymy. Są tutaj też nowi przeciwnicy, nie wiem czy uda mi się ich wam pokazać, ale zapewne tak. Prawda jest taka, że największym przeciwnikiem tutaj dla mnie było samo bagno, nie? Tak sobie radośnie przez nie kicałem. I zapomniałem, że tutaj się energia kończy, nie? A jako, że energia się kończy, no to my i za bardzo nie możemy wyskoczyć z bagna, nie? Zakończyło się dla mnie. To dość boleśnie. Także uważajcie, bo chodzenie po bagnach wciąga. Jak na złość, nie? Żabulce żadne się nie chcą pokazać. Można też je oskurować. Tak się rozglądam, czy gdzieś się tu widzę. Intrygujące, wiecie, że tędy nie biegłem? Mówię, lokacje są genialne, nie? Ilość zieleni, ilość drzew, właśnie jakieś nowe sprajty, które jeszcze nie odkryłem, do czego są. Ale chyba nie są groźne, bo jakoś nie tłukły mnie, nie? Dobrze, tego na razie nie będę podnosił, żeby wam tutaj nie spoilerować. Szukam cały czas tutaj nowych przeciwników. Chciałbym wam ich pokazać, no ale kurczę. Będę pochowały. Może wstydliwe są, nie wiem. O, to byłby błąd. Nie doskoczyć. Znaczy się nie dokicać tam, gdzie bym chciał dokicać, nie? O. WK mieli trochę pecha. Ich problem, nie nasz, na szczęście. Powiem wam tak, bagna same w sobie nie są groźne.
Jeżeli tylko pamiętamy o tym, żeby sobie zostawić rezerwę energii, jeżeli pamiętamy o tym... O właśnie, mamy kuchra pierwszy. Jak widzicie, dodali im tutaj podszczepników. Dość fajnie wyglądają, trzeba uznać. Są też dość upierdliwi, nie ukrywam. Tak, jak konia zrobił. Ale nie tylko, mają też tanków zasłaniających się tarczami. No nie ma żab. Trudno, żaby będziecie musieli sobie znaleźć sami. Jeśli chodzi właśnie o wioski Wuka, zostały się, mam wrażenie, one troszeczkę bardziej zorganizowane, troszeczkę bardziej... O, mamy. Tak, nie zauważyłem ścianka. Wpadajmy stąd. Chciałem wam żabę pokazać. Schowajmy się. Nie wygląda najsympatyczniej. Do tego dość ciężko się z nim walczy, jeśli walczycie w zwarciu, ponieważ... No to nie cię, nie? W bagnie. Więc jest to dość upierdliwa walka. On tutaj mnie nie atakuje, ponieważ mam tam tego przyjaciela zwierząt. Ale jeżeli chcecie zdobyć kury, jaszczurki, chyba tak się ten zrobić nazywa, to no niestety będziecie musieli się popatygować i powalczyć, ale błąd. Dobra. Ogarnięte. Mam takie wrażenie, że te duszki coś nam wskazują, ale mogę się oczywiście mylić, nie? Słuchajcie. Tak naprawdę no to by było na tyle, jeśli chodzi o nowe rzeczy. Raudet. Jeszcze całej planszy nie zbadałem, jeszcze mi tutaj zostało troszeczkę do odkrycia. Zresztą chociażby same korzenie mgły tutaj poogarniać. Jeżeli znajdę coś ciekawego, no to na pewno się odezwę. Jeżeli nie znajdę, no to się odezwę po prostu, jak będzie nowy dodatek. Ewentualnie jak kiedyś z Michaelem wrócimy do Enshrouded, no to może też kilka słów wspomnę. A no oczywiście zapomniałem... Pojawiły się też nowe bronie. Nie wiem, czy mogę je wytwarzać. Tak, mogę. Mamy też sztylety do walki, nie? Więc... Coś zdecydowanie dla łotrzyków. Chwilowo czekam, nie? Chwilowo czekam z ten Shrouded. Bardziej się tutaj staram budować, sobie trochę tam grzebię. Na pewno jeżeli gra będzie skończona, zostanie wydana jej pełna wersja, z całą pewnością wrócę do niej, ale w taki sposób, że po prostu zacznę od zera, nie? No teraz jestem tutaj na 25 levelu, także 15-levelowe stwory nie są dla mnie aż tak dużym wyzwaniem, nie stanowią zagrożenia. Dlatego warto tu będzie wrócić w momencie, kiedy faktycznie będziemy na właściwym levelu, nie? W odpowiednim levelu do tej mapy. Dobra, słuchajcie, nie będę przeciągał tutaj na siłę. Chciałem wam tylko pokazać, bo myślę, że naprawdę warta uwagi jest ta nowa krainka.
część mapy, tam tyle co widziałem właśnie przez mgłę, jest już zaprojektowana. Pewnie muszą ją skończyć, dodać spory i tak dalej. Ale sporo już mają zrobione, więc czekam na kolejny krok, nie? No i zobaczymy, jak to będzie przy budowie naszych domków. Może nawet teraz poświęcę troszeczkę czasu, spróbuję się pobudować, zobaczymy, co uda mi się tutaj osiągnąć, nie? Nie wiem, czy możemy tam skoczyć, czy się to skończy dla nas fatalnie, nie? Nie widzę tutaj żadnych zaczepów, które by nam pomogły wejść. A w lawie bym nie chciał skończyć. Podejrzewam, że może być to jakaś naturalna granica, ale no, mogę się mylić. Być może jest przejście tam dalej. Chociaż no... Nie sądzę, bo chyba tutaj u góry byłem. Tutaj już jest czerwona brama, ale mogę się mylić. A spróbujmy. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. Mówię, wydaje mi się, że tu już mamy koniec mapy, ale... Fuck! W zabójczej mgle. Za daleko. Dobra. I faktycznie tu już jest koniec mapy. Mgła? Patrzcie, myślałem, że... Patrzcie, myślałem, że to nie mgła mnie załatwiła, tylko koniec planszy. Odzyskajmy swoje przedmioty. Nie mam co prawda jakiegoś nic wartościowego tutaj. To jest głupi błąd. Pomyliłem po prostu przyciski, nie? Wiemy, że tutaj jest koniec obszaru testowego. Także jest... Tak jak pokazywałem, tu już mamy koniec mapki, nie? Dobra. Sprawdzone, co chciałem. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale. Być może sen Shrouded, jeżeli coś ciekawego wyjdzie. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.